Witam serdecznie, moim gościem Janusz Pierzchała, Olimp Team. Witam. Janusz, szczęśliwy, zmęczony. Co powiesz o tym spotkaniu, kiedy tutaj rozmawiałem przed chwileczką z twoim przedmówcą, stwierdził, że szczęście sprzyja lepszym. Wygrywacie mecz, zgadzacie się, jesteście lepsi, ale szczęście w końcówce dzisiaj było naprawdę nie do opisania. Tyle słupków nie widziałem po stronie rywali, żeby do nie trafiało. Dokładnie, Łukasz, masz rację. Tutaj szczęście nam sprzyjało dzisiaj. To jest raz sprzyja, raz ucieka to szczęście. Myślę, że i tak zawsze suma wychodzi na zero szczęścia i nieszczęścia. Powiem, bardzo wymagający przeciwnik, ciężki mecz, no i dzięki szczęściu też między innymi wygraliśmy dzisiaj. Pomimo tego szczęścia, takim magicznym słowem, które teraz go poruszamy, to też umiejętności. Tylko zastanawiam się jeden fakt. Skąd u was taka troszkę zapaść w tej pierwszej połowie, że tak nie szło, a w drugiej tak fajnie się otworzyliście? Bo ta połowa, tak oglądając z boku, bardzo dbali o Olimpy, mogę powiedzieć. Powiem tak, myśmy też to zauważyli w przerwie meczu, mówimy sobie, że musimy agresywniej i więcej biegać, bo chłopaki mieli dwóch na zmianę, są też chłopaki wiekowi podobnie jak my, więc mogło im zabraknąć siły i tak się w końcu pewnie też stało, że daliśmy więcej czadu i udało się wygrać, chociaż było ciężko. To nie żadna uszczypliwość, ale też zapytać chcę, bo Olimp w ostatnich kolejkach troszkę ta forma chyba lekko spadła. Znacie tu jakiś powód? Łukasz, brakło tego, co było dzisiaj, szczęście. W pierwszych meczach, 4 czy 5 kolejkach mieliśmy też szczęście. Też były wyniki na styku. Baspal wygrywał zdecydowanie kilkoma bramkami. Myśmy te mecze wygrywali jedną bramką i to przy szczęściu. Później tego szczęścia trochę brakło. Mam nadzieję, że to szczęście do nas wróciło i będzie teraz już do końca rozgrywek z nami. Nie można już tak wcześniej powiedzieć, że macie drogę do ekstraklasy, ale po dzisiejszej wygranej remisie nowosądeckiej Olimp Team melduje się na drugim miejscu i tak naprawdę w waszych rękach tak naprawdę pozostanie awans do tej ekstraklasy. No, bardzo się cieszymy, że tam był remis, chociaż życzy się każdemu zwycięstwa, ale niestety tutaj jest tak wyrównana stawka, że każda strata punktów przez przeciwnika, który walczy z nami o awans, może być decydująca i mam nadzieję, że... Znaczy, przede wszystkim chcemy my wygrywać, a to, że nam ktoś pomoże lub nie pomoże, no to już na to nie mamy wpływu. Dziękuję za wywiad. Dziękuję również.